atmosferkę jest super, o to się zupełnie nie obawiałem. Fajnie wrócić tutaj też w te kąty biurowe, bo dawno tutaj mnie nie było, nie ukrywam i twarze, które spotkałem, stare i nowe, no to aż się po prostu gęba ucieszyła, bo zawsze była tutaj w klubie taka rodzinna, fajna atmosfera, więc no trudno, żeby tak się nie stało, więc po długiej przerwie tak, wróciłem i z uśmiechem cieszę się, że tak się stało, bo chyba lepiej sobie tego okna transferowego jakby nie mogłem zaplanować i nawet nie zakładałem, że to się wydarzy, a się wydarzyło, więc fajnie, że tak się splotły te okoliczności i co, i znowu mogę z bykiem na piersi wystąpić. Już ta druga część sezonu tak w pewnym sensie utwierdziła mnie w przekonaniu, że to jest dobry moment, że faktycznie czuję się na to gotowy. Oczywiście jakby moje wewnętrzne odczucia to jakby jedno, a ten rynek transferowy i jakby oczekiwania, jakie jakby były i kto poszukiwał zawodników, gdzie te miejsce w zespole było, no to jakby to było drugie i jakby wiedziałem, że już Unia jakby ten skład ma swój zapięty, domknięty i jakby nie zakładałem, że raczej to się podzieje w ten sposób, że trafię do Unii. Raczej spoglądałem w kierunku innych ośrodków, ale że to się jakby w pewnym momencie tak zbiegło w czasie i nagle te potoczyło się to w sposób taki, że faktycznie to miejsce się pojawiło w zamian za Jasona, to drzwi się dla mnie otworzyły i fajnie, że tak się stało, bo tak jak mówię, no jak ja mam wracać do Ekstraligi, no to Leszno jest chyba najlepszym miejscem, jakie mogę sobie wymarzyć, bo są tu ludzie, których doskonale znam, między którymi dobrze się czuję. Czuję się tu jak w domu, jak w rodzinie, więc gdzie rozkładać te skrzydła, jak nie w domu. I to no lepiej się nie mogło potoczyć. Już częściowo mam to poukładane i plan w głowie oczywiście nakreślony pod względem też i przygotowań jakby samych wydolnościowych, pod względem też i warsztatu, teamu. Już też pewne zmiany zostały poczynione i wstępne rozmowy też z moim teamem przeprowadzone, na co musimy skupić się uwagę, że już jakby ten żużel jakby pierwszoligowy, to jakby jest fajnie, rozdział zamknięty, teraz otwieramy nowy rozdział pod tytułem powrót do Ekstraligi i tutaj trzeba już się spiąć na wyżyny pod względem organizacyjnym i też no, takiego profesjonalizmu. Dużo zmian zaszło w Ekstralidze, to też jakby sam wygląd boksów, funkcjonowanie w parku maszyn, wiem, że to są nowe rzeczy. Ja ostatni raz miałem kontakt w 2018 roku z Ekstraligą, więc trochę tych zmiennych nastąpiło, ale już tutaj w powstępnych rozmowach też jesteśmy w klubie, mniej więcej wiem już, na co zwrócić uwagę, czego przypilnować, więc jestem, że tak powiem, spokojny, myśli, nie jestem zupełnie świeżakiem, bo z tą Ekstraligą jeszcze te kilka sezonów temu jakby miałem kontakt, muszę przyswoić owszem nowe rzeczy i też, tak jak mówię, no, wewnętrznie w teamie wszelkie już rozmowy pod tym względem organizacyjnym, też dodatkowych inwestycji i co trzeba zmienić, co trzeba poprawić, również przeprowadziliśmy, więc będzie dobrze. No, narodziny dziecka to jest naprawdę szczególny moment w życiu, myślę, że każdego i również u nas. Było to niesamowite przeżycie, nic się nie równa temu, co człowiek czuje w takim momencie, gdzieś jak te maleństwo gdzieś łapie pierwszy oddech i można je zobaczyć po raz pierwszy, bo to żadne USG tego nie odda, jak moment właśnie ten przyjścia na świat i wzięcie na ręce, przytulenie tego malucha, to jest no coś niebywałego i życzę każdemu, bo ja to mówię, można zdobyć wiele medali, nigdy nie zdobyłem medalu mistrzostw świata indywidualnych, ale podejrzewam, że nawet to nie jest w stanie tego uczucia przewyższyć, więc
życzę temu każdemu. I owszem, teraz jakby jestem już miesiąc z narzeczoną po jakby narodzinach, to te pierwsze, że tak powiem, tygodnie nie były łatwe, to muszę przyznać, ale z kim nie rozmawiam, to każdy mniej więcej przeżywał to w podobny sposób, więc ale już organizacyjnie i jak ja to mówię, instrukcje małego poznaliśmy, wiemy mniej więcej co robić, w jakim momencie i z jakiego powodu czasami płacz się bierze, więc już jest dużo łatwiej, aczkolwiek jeszcze w pełni noce nie są przespane, ale wiem, że z każdym dniem jak widzę, jakie postępy się dzieją i jak małe się rozwija, to myślę, że już niebawem to nastąpi, a bez obaw do sezonu przygotuję się i będę dobrze przygotowany. Muszę przyznać, że jak mnie nie było w Unii, jak oglądałem niektóre mecze i jak gdzieś tam były kadry na trybuny i tak dalej, faktycznie widziałem, że o, mówię, kurczę, już tyle sezonów minęło, a mimo wszystko jeszcze kibice chodzą w moich czapkach, więc to było takie fajne, miłe uczucie dla mnie, że gdzieś tam cały czas ten sentyment jest i to jak już jakby zapadła decyzja, że wracam, no to ta, że tak powiem, cała fala takiego pozytywnego odbioru, jakby jaki wokół tego się zrobił, no też to było niesamowite uczucie dla mnie, bo gdzieś faktycznie po tym okresie odczułem, cięższym dla mnie odczułem, że faktycznie ktoś za mną tęsknił, ktoś mnie potrzebuje, ktoś mnie chce, to jest no niesamowite uczucie, nigdy w innym klubie z takim uczuciem się nie spotkałem, a już w kilku klubach jeździłem, to tylko w Unii Leszno czegoś takiego doświadczyłem, więc dla mnie to jest mega duża rzecz i mam nadzieję, że będę mógł wam to wszystko oddać swoimi wynikami na torze, bo nie ma lepszego, że tak powiem, sposobu na odwdzięczenie się za to wszystko, czym wy mnie obdarzyliście. Tak, przed nami teraz okres przygotowań już do sezonu, już wiemy każdy, kto co ma robić i żeby było lepiej. I co, już nie mogę się doczekać tak naprawdę momentu, kiedy się spotkamy na Smoku i odjedziemy pierwszy wyścig. Mam nadzieję, że wygrany.